Czasy antyczne to czasy herosów. Jednym z takich wielkich herosów opisanych w Biblii był Mojżesz. I teraz apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian porównuje odwagę Mojżesza i odwagę współczesnych chrześcijan. Zobaczcie. Dwunasty werset trzeciego rozdziału drugi Koryntian. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz. Wow! Czyli jeszcze śmielej od Mojżesza, który był Herosem wiary, który wygrał wiele bitew, pojedynków, który prowadził cały naród, był przywódcą przez Morze Czerwone w wielkich niebezpieczeństwach, a my mamy jeszcze śmielej niż On sobie poczynać śmielej niż antyczni Herosi. Dlaczego? No, dlatego. Czwarty werset. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia jako słudzy nowego przymierza. Mamy niezależnie od przeciwności ludzkich i ataków diabelskich. Śmielej niż antyczni bohaterowie, Śmielej niż Mojżesz sobie poczynać, w walce ze złem tu na ziemi.